Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Dying Light, tylko tutaj jest taki mały dodatek, bo zagramy dzisiaj sobie serię The Following. Jest to w sumie oficjalny dodatek do Dying Lighta, który powiem wam, że nie jest jakoś przynajmniej dla mnie super ambitny. Aczkolwiek wiele wyjaśnia w fabule, która będzie się działa w Dying Light 2. Dlatego pewne jest to, że go przejdziemy. Nie wiem, czy będę chciał robić wszystkie zadania poboczne, ale na pewno zrobimy sobie kilka odcinków z głównej serii. Skupię się ogólnie tutaj na głównej serii, czy na głównych zadaniach. No i tak, kochani, udało nam się ukończyć w sumie kampanię na poziomie trudności koszmar. Do jedynki na pewno wrócimy, jeżeli chodzi o nasze progresy ogólne, bo mamy w sumie postęp tylko 69%, 17 godzin przegranych. Tylko patrzcie, w sumie zręczność 24, przetrwanie 25. Ciekawe tutaj rzeczy się dzieją. Dobra, no to co? Rozgrywamy kampanię The Following. Zaawansowane. Tutaj jest dobra, okej. Okay. Zagramy sobie oczywiście na trybie koszmarnym, żeby się nie bawić. Mam w sobie wielką miłość, której nie potrafisz sobie wyobrazić, oraz wielki gniew, który zdziwiłby coś tam. Jeśli nie zaspokoję jednego, pogrążę się w drugim. Mary Shelley's Frankenstein the Move. Proszę, nie zmuszaj mnie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają, nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. Ale to jest... Droga poza Haran. Hein, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Dying Light, The Following. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Nasi biegacze przynieśli ciężko rannego, półprzytomnego mężczyznę, który majaczy coś o ludziach odpornych na wirusa. Miał przy sobie mapę pokazującą drogę do wyjścia z Haranu. Mamy tu coraz więcej zarażonych i za mało antyzyny, a badania Camdena nie przyniosły jeszcze żadnych owoców. Muszę sprawdzić każdy trop. No i wracamy do Dying Light. Mamy wszystko, co mieliśmy w sumie. Przy potyczce z Raisem, więc spoko. No i tak. Kochani, jak będzie wyglądać nasza seria? Będzie wyglądać w ten sposób, że będziemy robić na razie tylko i wyłącznie zadania główne. Zadanka główne. Bo chcę skończyć ten dodatek. Powiem wam szczerze, na 5 chyba prób przejścia do Following, jedna tylko, i to w sumie ze znajomymi, wyszło mi w 100%. W sensie, że ją przeszliśmy do końca i w sumie chciało mi się dalej grać. A niestety The Following jest dosyć specyficznym dodatkiem, może dlatego, że tu już jest dodana przejażdżka samochodami i tak dalej, a mniej ma znaczenia parkour. Może dlatego to mi tak odrzuciło. Lena, słyszysz mnie? Hej, Lera. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Pieprzone góry. No i kochani, wydaje mi się, że The Following jest troszeczkę chyba bardziej zoptymalizowany, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bo powiem wam osobiście, że nie widzę nawet delikatnego spadku FPS. Więc naprawdę jest dobrze. Mam nadzieję, że dwójka będzie również dobrze chodzić, tak samo jak The Following. A przynajmniej jak na razie.
Odblokowane osiągnięcie, boisz się zmoknąć? Ja? Nigdy w życiu. Lecimy! Rybcia! Weź rybkę, nie możesz mieć rybki, no trudno. Pyk. I lecimy do przodu. Więc mówię, nie nastawiajcie się w sumie na tej serii jakoś dużo questów pobocznych. Będziemy raczej robić tylko i wyłącznie główne. Ale nie jest wykluczone to, że jeżeli nam szybko pójdzie ta seria, to zrobimy sobie jakiegoś streama z najpierw podstawki, żeby ją dokończyć, a potem z dwójeczki. Czy z dwójeczki, z The Following. Gdzie była ta ambona? Tu była ta ambona. Oczywiście jak zwykle Crane bawi się w małpkę. Żółta skrzynka zawsze na propsie. No i mamy teraz pomarańczowe skrzynki, to trudne. Otwarte, dobra. Skrzynki też zawsze na propsie. No i mamy tutaj plan płomienny Rożen. Kosa rancherska, to też jest spoko, chociaż te DPS-y jakoś takie nie są zbyt ambitne. Nie są zbyt ambitne. No i mamy zarażonych pierwszych. Nie różnią się oni chyba zbytnio od naszych pierwotnych. To miejsce wygląda na zamieszkane. Mniej więcej. No mniej więcej, mniej więcej. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazeera. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. No, myślę, że miałbyś trudno. Mam na ciebie oko, koleś. No, miej. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazeera. Będzie pewnie w stodole. Paradise. Koleś jest z Paradise'u. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazeerem. No dobra, przepuścisz mnie? Więcej się z nim nie zobaczysz. Słyszysz? Zakazuję ci. Tato, proszę. Możemy o tym nie, pogadać? Nie, nie. Koniec dyskusji. Tak? Dobrze. Ezgi? Czekaj. Ezgi! No daleko nie poszło, nie przejmuj się. No, już? Mogę sobie ugadać? Muszę z Ezgi pogadać. A, przepraszam. Oj, nie teraz. To nie, bez łachy. Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazeera. Jazeer to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. No ty świnia. Prosiłem, zostaw nas w spokoju. No weź coś powiedz, chamie. Ezgi, gdzie ty jesteś? Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty! Ono tu! O, podejdź bliżej, nie dziabnę cię. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurt. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich taka, swoją matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No,
To teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza? Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, dobijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No dobra. Poszukaj samochodu na najbliższej farmie. Niechaj tak będzie, Kurt. Nie Kurt, ty inny jesteś, dobra, nieważne. Nie pamiętam, jak ty się nazywasz. Co to? Op, i przejdziemy się górą. O, ale spieprzyłem to. No ogólnie The Following naprawdę może jest fajnym dodatkiem, ale bardzo zmienia klimację, jeżeli chodzi o parkour. No bo zobaczcie, gdzie wy byście chcieli tutaj parkurować? No nie ma gdzie, praktycznie nie ma. Dlatego też rozgrywka w nocy jest dużo cięższa. Chwila, że ja? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, zero smykałki do interesu. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wybacz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. Luzik, plusik. Żółta skrzynka zawsze na propcie. Spójrzmy tą piękną skrzynkę. O, uda mi się. Uda mi się nie udało. Bez jaj. No, bez jaj. Czym ty jesteś? O Jezu, jakie to jest gówno? Z 1000 DPS-a? Moje itemki mają po 3? Headshot! Ale animacje. Śmieszne animacje, spowolnione. Bez rewelacji w sumie, ten karabinek. Bez rewelacji ten karabinek. Ci bandyci też nie są zbyt dobrzy. A oni strzelają w zombiaków, dobra. Umrzyj w końcu, cholero. Umrzysz czy nie umrzysz? Ja tu jestem sniper. Sniper. Ty gałganie. Do mnie tu próbujesz. Nie musisz wrzucić tutaj granat. O, masz szczęście. Wiesz, te animacje low poly z dystansu są takie delikatne. Znaczy delikatne, takie spowolnione. No, gdzie ty jesteś? Weź, idź sobie. No i po co ci to było? No. Ty też taki cwany jesteś? To masz. Żyjesz jeszcze? O ty kurde. Buraku cukrowy. Już? Nie żyjesz? Nie żyjesz. Wszyscy chyba nie żyją. Wszyscy chyba już nie żyją. Zbierzmy trochę amunicji, którą wytraciliśmy tutaj oczywiście. Pierąski, alkohole, świata. Ciebie to się tu nie spodziewałem. Już przestaliście, nie? No to nie. Dobra, bierzemy tą brykę i odpalamy. Nie lubię jeździć tymi samochodami. Naprawdę nie trawię. Nie. Mam brykę. Jan, jesteś tam? Tak.
Jedziemy, lecimy na Szczecin. To ja w Maździe. Pyk. I na ręczny, masz tu ręczny w ogóle? Nie masz chyba. Ale zawieszenie po dupie dostaje. Ło! Da się skoczyć? Dupa, nie da się. Dobra, wywrotka i cyk, lecimy dalej. No jak mówię, dla fanów w sumie, którzy lubią jeździć samochodem, myślę, że to będzie spoko, ale ja, osoba, która woli parkour i w sumie jest właśnie w tej grze dla parkouru, no to jest już takie trochę 2 na 10. Takie 2 na 10. Bardziej do mnie przemawiał ten parkour. O kurde. W szczególności, że podczas parkouru nie przywalam w tyle belek i innych takich, tego typu rzeczy. Ten samochód już pewnie w ogóle jest prawie na wykończenie. Gdyż nie ma paliwa. To jeszcze o. I ręczny. Pyk. Działa? Działa. Po co drążyć temat? Jak z naszym łazikiem? No, tak bym powiedział, średnio. Nie, no dobra, nie jest źle. Wiem, że jest gorzej. Whee! Dobra, Kan, czego ty chcesz? Szukasz Kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Siebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdyby się je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. W ogóle to ma koszulkę Moonlight Hunters. Dzięki za radę, Ezgi. Ale kiedy mówiłaś, że przekonali Kana, żeby sobie poszedł, nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. Och, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Kan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. Kan dobiłby targu nawet z trupem, aby uniknąć kłopotów. O, trochę w tym racji jest. Nie ma sensu pytać, o co się pokłóciłaś z ojcem, prawda? Nie, nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście. Ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc wolelibyście, żebym sobie poszedł. No wiesz, nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego, a wkrótce sam zobaczysz, jak to jest. Jak pierdolne salto z petardami w ręku, co będzie efektowne, czy nie? Chyba nie. No i w ogóle piercing. Nie lubię postaci z piercingiem. Nie wiem, wiecie co, naprawdę nie mam nic do tego piercingu, jeżeli chodzi o to, jak ktoś sobie go tam ma i tak dalej. Aczkolwiek sam osobiście piercingu nie lubię. Ale jeżeli macie piercing, to wasza sprawa, nie? Dobra. Jedziemy do tego pierdzielnika. Widzę tu policyjny wóz, którym z chęcią sobie pożyczył. Niestety bak pusty.
Jakaś dobra broń by się przydała. No dobra. Takie 2 na 10, ale no dobra, jak trzeba, to trzeba. No i tu w końcu możemy tak naprawdę dżabać w maskach i tak dalej, więc w sumie to jest spoko. No i szukamy paliwa przy okazji. No weź przestań. Ja cię nie straszę. A zresztą się będę z wami pierdzielił. Przeżyłeś to? Oż ty go! Dwóch przeżyło. Jak zaraz mi firale tutaj wskoczą, to będzie problem. Dobra, już! Au! Ale wy dziady jesteś. Dobra, uciekamy stąd w cholerę. Ty to jesteś wyrośnięty strasznie. Nie wiem, ciebie to chyba Goliat nazywali w przedszkolu. Dobra, lecimy do bandytów. Lecimy jak najszybciej, jak najdalej. ITP, ITD. I cyk na machę. I cyk na machę. Dobra, prawie przegapiłem zjazd. Prawie jak na autostradzie ja. Prawie, że zawsze muszę ominąć zjazd na autostradzie. Mimo iż w sumie jeżdżę autostradą XXX czasu, to i tak zawsze go przegapiam. Nie wiem czemu. Ja po prostu chyba jestem udany. Tyk. Dobra, panowie i panie bandyci. Nie to, żebym był chamski, ale... Wypierdalać. Nie, może to myślisz, że dorzucisz tam. Serio, ta broń jest słaba. Kurde, dorzucił. Oż ty gnomie. No. Jakby miał snajperkę, to by było co innego. Tak, z takim zoomem to jestem mogę. Dupę se... Ała! Dobra, panowie, skończyliśmy żarty. Żarcie i żar... O kurde, tam jest broń. Dobra, to jeszcze nie. Jak znajdę tego z bronią... Czy wy sobie kurwa jakieś zawody robicie? Naprawdę? Au! Dobra, wywalmy to. No kurwa, oni sobie jakieś zawody robią. Naprawdę sobie jakieś zawody robią. Au! Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ty to spadaj na bambus. Dobra, nie mają już chyba pistoletów. Weźmy sobie po amunicję. Mają pistolety! O nie! Jesteśmy zgubieni! Gnoje. Kto tu jest najlepszy? No. Next one. Next one. A ciebie to ja chciałem już... Od... Ała! No i co teraz, spęku? To teraz gnoju i jeden... Do zombiaka, żyjesz? Kurde, nie żyjesz chyba. Dobra. Tam jeszcze jesteś. Padaj na bambus. Już idę, już idę. Ustal, kto krzyczy. Najpierw to sobie wezmę antyzynę, ewentualnie zrzut. Czyli PM. PM. No witam państwa. Klucz nasadowy, po co mi to? Czy ja będę mógł coś rozbierać? Na przykład siebie wzrokiem? W lustrze? Elektronika, kawka, ale to standard. To chamy, zamknęły na dole. No nie, tak to być nie będzie. Witam państwa. Co tam? Jak tam? Zdrówko dobrze, tak? Dobra, złazimy na dół. Coś ty trenował, co? Matko święta. Jazir mnie przysłał. W zasadzie to Ezgi. Jesteś jednym z trzech zaginionych? Ostatnim z trzech. Jestem Ali. Resztę rzucili tej ich bestii. Posłuchaj, Ali, coś tutaj musi jakoś działać. Inaczej bandyci nie mieliby ani kropli wody. Bandyci mają tu wodę, ale na farmie już brak. Może da się jakoś przekierować?
Chyba? Kopa w dupę chcesz? No dobra. Trzeba spróbować. Trzymaj kciuki. Jeśli nic nie schrzaniliśmy, to za parę minut na farmie znowu będzie woda. Coś nie działa. Dlaczego to jest? O kurde. Kurde. Musieli zamknąć. Wszystko tu jest w chuj stare. Jak rury walną, to będziemy w czarnej dupie. Otworzę ten zamek. Gdzie on jest? Skąd mam kurde wiedzieć? Pewnie nie ma go tu. Idź wzdłuż tej rury. I śpiesz się do cholery. Wiesz ty co, jesteś cham. Jesteś chami prostak, totalnie. Ja tu ci chcę pomagać, a ty mówisz do mnie, spiesz się, o ty gnoju. Szybko wskakujemy, odpalaj brykę. No weź, przestań. Nie rób sobie jaj, lecimy, 2:33, mam mało czasu, akurat jak na koniec odcinka. Czy nam się uda? Pamiętajcie, że nie jestem dobrym kierowcą. Niby się nie udało. Niby się nie udało, no proszę was. Gramy w końcu na koszmarze. O ile mi się paliwo nie skończy, to mi się uda. Dobra. Prawie pykło. Prawie pykło. Dobra, jeszcze dalej. Jeszcze musisz. A. Dobra, prawie. O nie! Barykada, o tam chcę wejść na górę. Jak te parkury. Tam jest jakaś wieża. Jeszcze nie tu? Jakiś pompowy. Tu kończy się rura. Wsały mnie w nos. Albo w co innego. Może być tyłek. Tam nie ma nic, nie ma nic. Witam państwa. Zawór. Poszło. Ale czy się woda szybko napełnia? Pykło. Ja nawet mogę tutaj potwierać wszystko. Petryki, części metalowe. Jakieś duperele. Ciekawe, czy się udusimy pod tą wodą. Chyba nawet nie sprawdzę. Ale chyba jest możliwość się utopienia tutaj. Wytrych i nic więcej. Dobra, spieprzamy stąd. To muzyka? Ale muza. Oho, alkohol wodny. O nie, skrzynki to ja nie odpuszczę. O, tutaj. Otwieraj to. Otwieraj ten grejziołek. Aż tyle, to se w tyłek wsadź ta. Nie chcę tego. Dobra, i tu chyba już nic nie było, prawda? Op. O nie, nie! Ale udało się, ale to miejsce już było zalane. Co teraz? Po prostu czekamy? Tak. Teraz to już tylko kwestia czasu. Czyli jest okej? Jest lepiej niż dobrze. Chyba ocaliłeś nam wszystkim tyłki. Wracaj na farmę. Powiem Jasirowi, że jesteś w porządku. No, jak na obcego. No wiesz co, ty cham jesteś i prostak. Naprawdę. My tu ratujemy wszystkim tyłki. A ty, kurde, jak na obcego? Oż ty, dziadu gnomie jeden. Oż ty, dziadu gnomie jeden, dobra. Paliwko kolejne. Nawet coś było, wsiadamy do bryki. Trzeba byłoby zatankować naszą maszynę. Trzeba byłoby ją zatankować, ale. Najpierw dojedźmy do punktu docelowego i nie przywalmy do jakiegoś balesiana. To by było w sumie spoko. Pomóci. O, chciałem już powiedzieć, że i na ręcznym, ale chyba nie. Cyk, na ręcznym.
Tak robię w zimowe wieczory. Nie, wysiądź stąd. No, wysiądź. Da się tu zatankować? Tankuj. Pyk. No i gitara. Dobra, fajnie, miło. Ale kochani, to by było na razie tyle. Jeszcze te punkty umiejętności, które mamy, to są punkty poziomu legendy, więc damy sobie to w regenerację. O, miło, fajnie, super. Ale to by było na tyle w tym naszym pierwszym odcinku z Dying Light The Following z dodatku. No i co? Następnym razem rozmawiamy z Jazirem i lecimy dalej z fabułą. Dobra, no ale trzymajcie się, pamiętajcie o stronie www.spokishiro.pl o Discordzie. No i zapraszam was do subskrypcji, komentowania i oceny filmu. Trzymajcie się. Grał do was Shiro. Hej, hej.